Tłusty czwartek, tak jak każdego dnia, powinniśmy zachować umiar. Jest to jedna z podstawowych zasad zdrowego żywienia. Stąd nie przesadzajmy, jeżeli mamy ochotę, sięgnijmy po jednego pączka. Aczkolwiek pamiętajmy, jeden pączek to jest około 250 kalorii i nie ma tutaj większej różnicy, czy tego pączka zamienimy na faworki. Z czego wynika ta kaloryczność tego pączka? Przede wszystkim z tego, że zawiera wysoką zawartość tłuszczu. Jest to ciasto drożdżowe, które zwykle jest stworzone w głębokim tłuszczu. Im dłużej będzie przebywało w tym tłuszczu, tym będzie miało wyższą kaloryczność. Są też różnice między kalorycznością pączków, ponieważ najniżej kaloryczny będzie ten z konfiturą różaną, posypany cukrem pudrem. Oczywiście bardziej kaloryczny będzie ten nadziany czekoladą z lukrem na pokrywie. Dietetyczną formą pączka będzie też pączek upieczony zamiast smażony w głębokim tłuszczu. Stąd może być to szczególny zamiennik dla osób na diecie odchudzającej. Po zjedzeniu jednego pączka, żeby spalić tą wartość energetyczną, którą zjedliśmy, powinniśmy przynajmniej 30 minut truchtać bądź 45 minut jeździć na rowerze.